Tu był syn, znaczy tu był mężczyzna, a tu były córki, tak? No i Jakub Sobieski, który jest w Oławie. Ciekawa sytuacja jest, którą ja odkryłem i to chciałem tylko zakomunikować, że 20 czerwca 1718 nagle umiera córka Stanisława Leszczyńskiego, pierwsza Anna. Została otruta. Rok temu był pochówek. Ekshumowali, stwierdzili, że została otruta. Więc tam, że znajdziecie, że umarła na chorobę z nieprawdą. Biskup z Tarnowa był tam obecny na tym pogrzebie, myśmy nie byli z żoną. W każdym razie w Grafintal jest pochowana w klasztorze. Bardzo ciekawa historia, z tym związana, zamach na króla i tak dalej. A już 24 czerwca, czyli 4 dni później, podejmują decyzję, 4 dni później, że żoną Jakuba będzie Maria Klementyna. Nie wydaje się przypadkowo. 4 dni to jest zbyt, prawda, mało czasu. Prawdopodobnie miała być żoną Stewarta, miała być Anna, żoną Jakuba Stewarta, ale skoro ją utruto, no bo byłaby to niesamowita siła, zostaje Maria Klementyna, a ta druga córka, czyli Maria, zostaje królową Francji. I teraz tu mówię do pani, gdyby, i do was wszystkich, gdyby, nie żeby jakaś megalomania przeze mnie przemawiała, ale gdyby teraz Annę nie otruto, jeszcze raz mówię, naukowe badania, rok temu pochówek, 1717, a rok temu w 300 była ekshumowana i były próbki poddane. I Niemcy sami to stwierdzili, tak? Drodzy Państwo, i gdyby Anna wyszła za mąż za pretendenta angielskiego, a Maria za króla francuskiego Ludwika XV, to kim my byśmy dzisiaj byli w Europie? Pomyślcie sobie. Także o i tak w połowie, bo Maria wyjdzie za mąż w 25 roku za Ludwika, ale jak to się skończy, to też spróbuję Państwu syntetycznie powiedzieć, bo nie chciałbym Was też zanudzić. Chcę się naprawdę skoncentrować na Marii Klementynie, bo to jest bardzo ciekawa postać. Otóż Maria Klementyna Sobieska dostaje, a właściwie jej ojciec dostaje informację, że jest kandydatką na żonę wygnańca króla, możemy go nazywać króla, tak? Jakuba Stewarta. I ona się bardzo godzi. Ma 17 lat, jest bardzo zdeterminowana. Wtedy przywożono takie obrazy, nie wiem czy kojarzycie Państwo, przywożono takie obrazy, przedstawiano dwóm stronom obrazy. Ale jakby mieli się ku sobie bardzo i Maria się godzi. Oczywiście tworzy się szybko orszak, wyjeżdżają do Rzymu, tam ma być ślub per procura, taki był zwyczaj w Bolonii, później w Rzymie. No ale Maria na interwencję Stewartów, bo Stewarci wtedy zagrażali, że jeżeli cesarz puści coś, to on będzie Sycylię im zajmie. I to było realne. Więc oni zostali aresztowani w Innsbrucku. Maria Klementyna zostaje aresztowana z całym dworem, matka też jechała z nią, zostali aresztowani, internowani do, no, na wieczne czasy, po prostu w zamku w Innsbrucku. Piękna akcja takiego Wogana, uwalnia ją, to znaczy przychodzi odwiedziny inna osoba, leży w łóżku, ona jest podmieniona, ta Klementyna niesamowite, słuchajcie, ucieka z tego, majstersztyk ucieczki z zamku, po prostu majstersztyk. Zima, to był styczeń, wszyscy tam byli rozluźnieni, po świętach, więc ona była i sobowtóra zostawili, a ją po prostu wzięli w czasie widzenia. Dociera, jest ślub prokura w Bolonii, potem, no i przyjeżdża do Rzymu, ale niestety w tym czasie już nie mógł się doczekać, bo ona była uwięziona dość długi czas, kilka miesięcy. Jakub wyjeżdża do Hiszpanii zrobić flotę właśnie taką inwazyjną, żeby odzyskać, mówi, tu weźcie ślub preprokura, a ja już żonie ufunduję, żeby ją nie narażać na te wyprawy, to ja już popłynę do tej Anglii, zdobędę tron i ona przyjedzie i tam będziemy ślub w Anglii. No niestety, tu jest rzecz niewyjaśniona, ponieważ ta flota zostanie rozbita nie przez Anglików, tylko przez burzę. Normalnie jest potężna burza i cała ta flota hiszpańska tonie z przyczyn naturalnych. Nie było, jakaś ręka Boża, prawda? Niektórzy mówią, że przeklęty lud Stewartów. Nie wiem, jak to interpretować. Nie było wojny, tylko po prostu utonęła ta większość tych statków. Była potężna, ale to potężne sztormy. Z drugiej strony król Karol XII, który miał uderzyć ze strony, nagle ginie w 1717 roku. Czyli już też nie mógł być, czy zamordowany został, więc nie mógł pomóc z drugiej strony, bo Anglia miała z dwóch stron być zaatakowana. Reasumując, Jakub wraca z kwintą do Hiszpanii. No i teraz cóż, no musi się udać do Rzymu, papież ponagla, żeby wziął już ślub taki, no, lege artis. Więc rzeczywiście wraca. Ma jedną wadę, prowadzi rozwiązły tryb życia. Jest bardzo hulaszczy. Jakub. Jej już zaślubiony, ale prokura jeszcze nie mąż, ale hulaszczy, ma kochanki, słuchajcie, na potęgę. Nie kryje się z tym. Nie kryje się z tym, bo chce dać do zrozumienia swojej przyszłej żonie. To ma ogromne znaczenie, co ja teraz mówię o tym, bo to ma ogromne znaczenie, jakie Polki wnosiły wiano moralności.
To ma ogromne znaczenie, dlatego będę o tym mówił, bo to jest klucz, żeby zrozumieć tą postać i Marię Leszczyńską. Więc on się oczywiście nie maskuje, dla niego to jest tak oczywiste, że w tym wieku oświecenia żona królowa to jest tylko fasada, ale życie to on nie ma nawet zamiaru poświęcać dla żony fasadę. On będzie miał zawsze kochanki i nie kryje się z tym, prawda? Ona się o tym dowiaduje, na początku myśli, że to plotki, ale mówi, no oczywiście też jej wciskają kit, że taki jest stan rzeczy, oświecenie, trzeba mieć kilka żonę, kilka kochanek, metresy się wtedy mówiło, pamiętacie? Po takie, to jest modne, mieć kilka metres, tak? No i, ale ona go jednak prosi, mimo że się dowiaduje, że w ogóle nie jest wierny, że w ogóle, ale prosi go, przyjedź i pobierzemy się. No pobierają się pod Rzymem w motel Gascony, bo już jest, dlaczego pod Rzymem? No bo właśnie już ma tą złą sławę, Rzym jest oburzony, jest taki rozwiązły, ale może się ustatkuje, tak? No niestety zaraz po ślubie nie ustatkuje się, jeszcze gorzej jest. Drodzy Państwo, rodzi się syn pierwszy i rodzi się syn drugi. Pierwszy, żebym znowu teraz nie pomylił, bo to nie jest takie istotne w tym momencie, ale Karol Edward miał na imię, drugi chyba Henryk. Drugi zostanie później kardynałem, pierwszy umrze, tak, nie wyjaśnionych, ale powiedzmy, to ma znaczenie, ale jakby o tym na razie na ten temat nie wypowiadamy, każdy może to znaleźć. Bo tu chodzi bardziej o postawę Klementynę niż te epatowania tymi danymi biograficznymi czy datowymi. I co się dzieje? Do tego stopnia dochodzi, że, bo to się potem powtórzy u Marii Leszczyńskiej, że ona ma urodzić mu pretendenta i to jest jej główna rola, ma rodzić, a on ma szaleć, tak? Że ona, jest taka scena w pewnym momencie, historycy to piszą, bo nie tylko na tej książce się opieramy, Klementyna Sobieska, bardzo zacnej postaci, drodzy Państwo, ale to bardzo zacnej postaci, bo to jest człowiek, który Witold Nowak-Soliński, to jest bardzo, ale są też inne opracowania. I drodzy Państwo, można znaleźć w bibliotekach cyfrowych, bo to było przekazywane przez lud też rzymski. I drodzy Państwo, to jest chyba najlepsze, co może być, jak wiele źródeł się czerpie. I niestety jest taka scena, w której on przychodzi z tą metresą jedną, nie będziemy mieć imienia, z tą metresą i mówi, Maria Klementyna mówi, słuchaj mężu, ona nigdy mu go nie obraziła, nigdy mu nie powiedziała, ty tak i ty owaki i tak, powiedziała, mężu, słuchaj, jeżeli chcesz ze mną rozmawiać, to proszę cię bardzo, wyjdź z tą panią. A ona mówi, ona jest moją tam jakąś, ten, i to powiedział metresą czy coś, ona mówi, nie, to jest twoja nałożnica. I dostała wtedy w twarz kolejny raz i powiedziała, to będzie koniec, tak? Uderzył ją publicznie w twarz, Klementynę, Polkę. Spiła. Co się dzieje? Klementyna, ale spokojnie, idzie do swojego gabinetu, miała swój gabinet, miała uposażenie papieża takie same jak Jakub, mało tego, papież postanowił, żeby ona mu wydzielała, czy pieniądze do Jakuba były przez jej ręce. To taka ciekawostka tylko. No ona jakby trzymała kasę, ale nie robiła z tego żadnego użytku i tutaj nie ma, historia nie podaje. Natomiast ona się zamyka w gabinecie i postanawia, mają dwójkę małych dzieci, miały 2-3-4 latka te dzieci, i postanawia, słuchajcie, iść do klasztoru. Napisze list, w nocy wyjeżdża i idzie do sióstr świętej Cecylii w Rzymie. No szok, bo tak, z jednej strony zostawia dzieci, wiadomo, że nie dadzą jej tej dzieci, no, a z drugiej strony zostawia męża, który prowadzi się no fatalnie, tak? Cały Rzym trzyma i papież trzyma jej stronę, bardzo trzyma jej stronę, drodzy Państwo, abyście przeczytali te listy, tutaj polecam tą książkę, bo nie ma na to czasu, ale są wstrząsające te listy, które ją wspierają, a z drugiej strony, no, jak się ma zachować kobieta po chrześcijańsku, tak? Którą mąż zdradza na oczach, on sobie nawet zafundował, że ta jego sekretarka, to tak ją nazwijmy, ma mieć pokój przy nim sypialny, bo oni długo konferują, do tego doszło, więc Maria Klementyna nie mogła tego ścierpieć, ale nie prosi go o rozwód, nie prosi go o nic, nie prosi go nawet o separację. Idzie do klasztoru. W tym klasztorze jest kilka lat. Kilka lat. On się nic nie opamiętał. On ją odwiedza w pewnym momencie w klasztorze, a ona mówi, czy jesteś w stanie zrezygnować ze swojego rozwiązłego życia. On mówi, że nie, jest taki czas, no nie ograniczaj mnie. Mówi, to tak musi zostać na razie. I słuchajcie, dzieją się następnie cuda. A następnie dzieją się cuda. Ten dzwon to też cud. Otóż te osoby, które zdradzały, które namawiały do zdrady, te nałożnice czy metresy, zaczynają się nawracać. Idą do Klementyny z prośbą o wybaczenie. Przechodzą na katolicyzm, bo on jest taki półkatolik, półprotestant. No bo miał do czynienia z kobietami, raczej protestantkami. Bo oni go chcieli, przypuszczam, że to było na zlecenie, ale pewnie chcieli przekładzić go na protestantyzm. W każdym razie przechodzi, to się nazywa fachowo metanoia. Ci ludzie przechodzą pewną metanoję, Jakub też.
Do tego stopnia, że na próbę zamieszkali razem w Bolonii, wychodzi Maria Klementyna z klasztoru, z dziećmi i na próbę zamieszkają w Bolonii. Nie do końca im to jeszcze wychodzi, ale się zaczyna człowiek nawracać. Mają 40 lat, postanawia nie zdradzać żony. Wracają do Rzymu. Wracają do Rzymu. Niestety Maria Klementyna umiera. Dwa razy poroniła jeszcze. Dwa razy, przez te stresy, dwa razy poroniła, jak już mieszkali razem. Dwa razy poroniła i umiera. Papież zarządza ślub królewski, to znaczy, wygląda na tym, nie wiem czy widzieliście kiedyś ślub, nie mogliście widzieć, a znaczy pogrzeb królewski. To jest taki wielki baldachim w centralnym kościele, wielki, ale potężny baldachim taki, prawda? Katafalk, straż oczywiście papieska, trzydniowa straż, honorowa i tak dalej. Maria leży, tysiące ludzi ją odwiedza, cały Rzym. Bo ona tak naprawdę nawróciła cały Rzym. Jaki był jeszcze wtedy problem Rzymu? W Rzymie była straszna bieda. Bardzo kontrast. Kardynałowie, którzy szaleli też i biedota. W tej Sycylii zobaczyła Maria, bo te siostry zajmowały się opieką nad biednymi. Wtedy starszych jakby nie domagał, wysuwało się pod płot. On tam dogorywał, nikt go nie miał prawa ruszyć. On miał tam obowiązek umrzeć pod płot, tak się mówiło. Więc ona stworzyła dla dzieci przytułki i dla starców. To było w ogóle nieznane. Nie znano. Oni mówili, że szpital znali we Włoszech, w Rzymie, ale przytułków, domów starca nie znali. Ona wprowadziła, ale my w Polsce tak nie robimy. U nas ludzie starsi nie umierają pod płotem. Ja wam zbuduję dwa takie hospicja. I zbudowała dwa hospicja i zbudowała dwa domy dla małych dzieci, tak? Żeby nie było aborcji, bo Rzym wtedy płynął krwią aborcyjną. Prostytucja była strasznie rozwinięta, tak? Także można nazwać Marię Klementyną jako królowa Zatybrza, ponieważ Zatybrze to była część ta biedna. I oni ją obwołali królową. Oni ją obwołali królową. Więc ona taką prawdziwą królową to była królową Zatybrza, tej biedoty. A tą królową, która się nigdy nie doczekała, była królową Anglii, Irlandii i Szkocji. Tak? A nawet w tytulaturze może mieć Francji, ponieważ przez ojca była skoligacona z Francją i można przyjąć w Francji. To jest ta postać, która umiera z tak wielkim, słuchajcie, oczywiście w aureoli świętości, czyli powinna być wyniesiona przed ołtarze. Apelujemy tutaj do kleru, żeby wyniósł na ołtarze Marię Klementynę, bo na pewno zasługuje na to. Nigdy nie straciła męża. Z takim rozwiązłym człowiekiem żyć, słuchajcie, nawróciła jego, nawróciła tę nałożnicę, skonwertowała je z protestantyzmu na katolicyzm. Mało tego, ich rodzinę skonwertowała. To wtedy groziła kara śmierci tam w Anglii. Więc to ta osoba niesamowicie i cały Rzym naprawiła jeszcze moralnie. I oni pamiętają o tym Rzymie. I to jest postać Marii Klementyny Sobieskiej. Drodzy Państwo, sprawdźcie, rozszerzcie sobie wiedzę. Ja myślę, że Wam tylko dałem zarys, prawda? Przechodzimy teraz do... skrótowo, bo nie wiem, ile jeszcze mamy czasu, ale jeszcze... pochowana została w Bazylice Świętego... Znaczy, w Bazylice Świętego Piotra, jeśli kiedyś Państwo byli, z lewej strony jest w ogóle groby stewardów, ale też w Kościele Wszystkich Świętych jest piękne epitafium. Piękne epitafium jest Marii Klementyny Sobieskiej, niedaleko Piazza Wenecja. Potężne epitafium jest takie ładne, zrobione na jej pamięć, prawda? I tam się można pomodlić za nią. A teraz przejdziemy, drodzy Państwo, może ja puszczę w obieg, przejrzyjcie sobie troszeczkę tą książkę i potem, żeby wróciła. Proszę malutką przerwę. Tak? Bardzo? Nie. Niedługo będzie. Drugi, jak ktoś, to niech wyjdzie, słuchajcie, może nie, rzeczywiście. Zrobimy tak. Słuchajcie, Maria, czyli tak, Marię Klementynę musieliśmy jakoś nazwać, bo każdy król miał jakiś przydomek kiedyś. Ja ją nazwałem Królowa Zatybrza. Natomiast formalnie była królową, taką ma tytulaturę, królowa Anglii, Szkocji i Irlandii. Taką ma tytulaturę, jest taką tytulaturę, umarła, o ile lud Stuartów kiedyś wróci, to ona będzie normalnie w genealogii, znaczy w panteonie królów będzie wymieniona. W tej chwili jest jako, no załóżmy, że uzurpator czy wygnaniec, prawda? Z Marią Leszczyńską jest inaczej, bo tu już nie ma tych wątpliwości, co z Marią, to już by było troszkę inaczej. Osoba, która urodziła się, mogę dać, że Maria Klementyna urodziła się w Oławie, zmarła w Rzymie. Maria Leszczyńska rodzi się jako druga córka, bo Stanisław Leszczyński miał żonę opalińską Katarzyną, ród wielkopolski, siedziba Rydzyna, bo tak Leszczyńcy to Rydzyna, Gołuchu, Baranów Sandomierskich, a jeżeli chodzi o Sobieskich, to bardziej Żółkiew, prawda, Jakub Żółkiew, te tereny, ale on był też starostą puckim, Żucewo koło Pucka, to by długo mówić też. Ale Maria Leszczyńska, drodzy Państwo, wyrzuceni są z Polski Leszczyńscy. Gdyby tu przyjechali i ukorzyli się, złożyli hołd Sasom, mogli zostać, ale nie złożyli nic do tego hołdu, więc zostają na wygnaniu. Maria chodzi nawet z jałmużniczką, jałmuży, tam w Zweibrücken, potem przenoszą się do Wisemburga, umiera ta starsza córka i nagle zostaje w 1725 roku
dostaje oświadczyny. One są równolegle żyją do tego. Znają się nawet. Dostaje oświadczyny od Ludwika XV. Od Ludwika XV. Prawdopodobnie chodziło o to, że Maria Klementyna, gdy dostała taką ofertę i wzmacniał się tron Stuartów, bo nie było pewne, czy Stuarci wrócą, czy nie, Francuzi się wystraszyli, bo Francuzi bardzo się boją Anglików i postanowili też skoligać się z rodem polskim, tak powiedzmy ogólnie, słowiańskim. Tu wybrali już właśnie Marię Leszczyńską. Ślub się odbył w Strasburgu, w tej wielkiej katedrze, tam jest parlament, w Strasburgu. Prokura oczywiście, Ludwika nie było, a ślub ten prawdziwy odbył się w Fontainebleau, w kaplicy zamkowej w 1725 roku. Nomen omen 15 sierpnia ślub prokura, czyli będzie to rocznica, odbył się w katedrze w Strasburgu. Ale jakie jest dzieje z kolei są Marii Leszczyńskiej? Maria Leszczyńska urodziła 10 zdrowych dzieci, jedna raz poroniła, czyli miała 11 dzieci, jedno zmarło w czasie ciąży, czyli miała 10 urodzonych dzieci, z tego dwóch synów, jedno zmarło w wieku 3 lat, jedno dożyło 30 paru lat i miało też sporo dzieci. I z tego syna Ferdynanda urodziła się później, to się mówi, że ona jest matką królów, nasza królowa, bo był Ludwik XVI, XVII, XVIII, Karol I, chyba 5 królów było z Marii. I dzisiejszy król Hiszpanii, Filip, jest potomkiem Marii Leszczyńskiej, żebyście wiedzieli. Więc tutaj jakby tych problemów nie ma. Tu nie ma tych problemów, co jest, ale jaki jest problem? 10 lat, jak rodzi Maria Leszczyńska, Ludwik XV jest bardzo dobrym mężem. Następnie, jak już rodzi i postanawia, bo kiedyś był taki zwyczaj podwójnych ślubów, to znaczy kobieta zdecydowała się już nie współżyć z mężczyzną i oddać się Bogu. Było takie śluby, takie w wieku 40 paru lat, prawda? Prawdopodobnie takie śluby były i Ludwik się obraża i mówi, to ja będę miał metresy. No i te metresy są słynne. Pompadour, prawda, Prie i tak dalej. Dokładnie ta sama sytuacja. Ta sama sytuacja jest z Klementyną. Dokładnie taka sama sytuacja. I powiem wam jeszcze, odwrócenie wieku. I teraz powiem wam sytuację, czyli jak był zdemoralizowany Zachód Europy. I teraz jak umierała Klementyna, bo ona dosyć długi czas umierała, nawet papież dawał nam mszę. Ona umierała z 2 miesiące, była ciężko chora. To były też pielgrzymki do niej i na pogrzeb to były tłumy, to były tysiące, setki tysięcy ludzi. To samo będzie później z Marią. I Maria Leszczyńska po prostu nie odchodzi od męża, toleruje te metresy, ona w jednym skrzydle, metresy w drugim skrzydle, mąż po środku, tak? Nie dopuszcza tego męża, tu jest inna sytuacja, nie daje się jakby przeprosić. Tu jest troszeczkę inna postawa osoby, nie daje się przeprosić. Mąż bardzo często ją odwiedza, ale nie ma dostępu do łoża, jak to się wtedy mówiło. Tak? Natomiast ją odwiedzał do końca, szanował ją, nie robił jej nigdy awantur. Był no wyżej hierarchii, byśmy powiedzieli, męskości czy takiego szarmanstwa, prawda? Nigdy ją nie uderzył, nie o to chodzi, Ludwik XV. Natomiast ma metresy, a to też można by doczytać, dlaczego, długa historia. Natomiast Maria Leszczyńska umierając, mając 64 lata, tak. Drodzy Państwo, umiera też w opinii świętości, ponieważ nawet nazywana jest dewotką. Ma kult, o ile Maria Klementyna miała kult świętej Teresy Zawinie, czy coś, tak, to, no, pomóżcie mi, to Maria Leszczyńska miała kult świętej Brygidy. Świętej Brygidy, która promowała charyzmat, miłosierdzie i sprawiedliwość. I cały czas święta Brygida mówiła papieżom, napominała, nie mówcie nigdy o miłosierdziu bez sprawiedliwości. To dzisiaj mi się nasuwa, jak Franciszek mówi często o miłosierdziu i zapomina o sprawiedliwości. Tak jak jest sakrament pokuta i pojednanie, tak? Pokuta i pojednanie. Tak samo jest miłosierdzie i sprawiedliwość. I to cały czas święta Brygida i Maria ich napominała. Otóż jak Maria też umiera, Ludwik XV odsyła wszystkie metresy, już nigdy nie ma metres. Po śmierci Marii, nie mógł się nadziwić, jak ona umierała, dlaczego z Paryża do Wersalu jest kilkanaście kilometrów. Dlaczego cała ta droga jest wypełniona tłumem ludzi, którzy idą ją odwiedzić. Dokładnie to samo, co z Marią Klementyną się dzieje. Potężny kult Paryża dla tej osoby, która nie występowała publicznie, która no, praktycznie 20-30 lat była w Wersalu jak więźniarka. Tak? Ona oczywiście popierała sztukę, popierała na przykład encyklopedie, które się ukazały, jaki miała wpływ, też biedotę wspierała, prawda, i tak dalej, to doczytacie to wszystko w tej książce. Po prostu niesamowity miała szacunek. I teraz przykładając te dwie postaci, które były współcześnie sobie żyjące, zrobiły te kobiety wszystko, żeby naprawić te zdegenerowane monarchie, możemy tak powiedzieć. Nie do końca się udało. Nie do końca. Po śmierci Marii Leszczyńskiej w 1968 roku ona powiedziała, biada Francji, co się szykuje.
Już niedługo później jest rewolucja francuska i widzicie, co się dzieje z Francją. To samo się stało z Anglią, prawda? Oni prowadzili masonerię i tak dalej, i tak dalej. Te dwie osoby, które, tylko że one jakby nie skończyły swojego dzieła, ja tak uważam, dlatego tu dzisiaj jestem. Ja uważam, że one nie skończyły, że to jeszcze trwa. No nie możemy powiedzieć, że my jako Europa żeśmy przegrali i te osoby przegrały. Że Maria Klementyła przegrała swoje życie i że Maria Leszczyńska też przegrała swoje życie. Nie, oni nawracali, oni wiedzą, że myślę, że wiedzą, że siła tkwi w Polsce chrześcijańskiej i siła tkwi w polskich kobietach. I ja się cały czas zastanawiam, dlatego do was też tutaj przyjechałem, myślę, że Pan mnie tutaj jakby przyprowadził, żeby powiedzieć kobietom coś takiego, że bez was nie da się uratować Europy, bez kobiet. No nie da się. I ile takich Marii Klementyn musi dzisiaj być w Niemczech, we Francji, bo przecież służymy tam, dbają o tych starszych i tak dalej. Ile tych osób musi być w Polsce w tej chwili, one wszystkie naprawiają ten świat zachodni. Zdemoralizowany, zdegenerowany, sprotestantyzowany, tak? Sodoma Gomora, LGTB, gender i tak dalej. No nie będę Państwu o tym, bo przecież to wiecie. Ale się pytam, ile takich Marii Klementyn trzeba im wysłać i Marii Leszczyńskich, tak? Które bogobojnym życiem ich w końcu nawrócą. I myślę, że czas najwyższy, bo mnie uczono tak. Mowa jest fajna, ale najlepiej dawać dzieciom przykład. Przykład życia. To jest najlepszy wzorzec do naśladowania. Dlatego przyjechałem, nie wiem, czy bylibyście Panie, czy my tak wytrwali, tak bogobojni i tak oddani Bogu, ale też mężom swoim, tak? Jedna na chwilę była w separacji, druga cały czas walczyła o męża i właściwie go dopiero odzyskała po swojej śmierci. Obydwaj ci mężowie, którzy jeszcze sporożyli, nigdy się nie ożenili, a przecież mogli po śmierci, ani Jakub się nie ożenił, ani Ludwik XV się nie ożenił, więc po prostu swoją pracę, nie chciałem powiedzieć, swoją rolę jakby jako żon, matek wykonały. Także, drodzy Państwo, jeżeli macie jeszcze jakieś pytania czy coś, bo już kończymy, bo ja uważam, że zmęczyłem Was bardzo, nie, prawda? Nie, nie, ale ja bym mógł dużo. Pytanie było cicho, żeby zrobić króciutką przerwę. A już nie, ja nie, myślę, że... Nie, ja myślę, że Państwo jesteście... Ja myślę, że jesteście Państwo zmęczeni. Drodzy Państwo, jakbyście mieli jeszcze jakieś pytanie, niekoniecznie związane z wykładem, żeby tak sprawdzić po prostu, kto za, i żeby... Bardzo proszę. Ta pielęgniarka z Oświęcimia, Stanisława Leszczyńska, tak. To jest jakiś potem? Nie, Stanisława Leszczyńska jest po mężu Leszczyńska. Ona jest z Łodzi, ona nie jest leszczyńska rodowa, tylko jest po mężu. Mąż był bardzo ciekawy, no to jest z rodu Leszczyńskich. Ona miała dwóch synów, obydwaj zginęli w powstaniu, on też. Czyli wszyscy Leszczyńscy zginęli. To jest bardzo ciekawa postać, ona jest ekshumowana, jest w katedrze w Łodzi w tej chwili. Jest proces beatyfikacyjny tej Stanisławy. Rzeczywiście postać, ale to jest z naszego punktu widzenia, ona jest jakby powinowatą, ponieważ ona jest z żoną, tak. Ale to jest bardzo zacna postać, w Oświęcimiu bardzo znana. Jest ta główna droga, która jest do Oświęcimiu, to jest Stanisławy Leszczyńskiej. To jest też cud, słuchajcie, to jest też dowód na to, że rozumem można... Stanisława Leszczyńska przyjęła ponad 3000 porodów. Ani raz nie umarła przy porodzie kobieta. Ani raz. W tych warunkach obozowych. I przysłano z kliniki niemieckiej, przysłano na sprawdzenie, że fama się rozniosła. I oni zwrócili, a oni mieli tam umieralność pewnie 20%, a ona miała 0%. Zero. Bo gdyby tam jedno umarło na 1000, no to... No więc to jest cud, bo to nie jest niemożliwością. Dużo przyjmowała porodów, co logiczne, Żydówek, ale one musiały się przeszczyć. Więc one musiały się przechrzcić. Więc one się, wszystkie te dzieci przyjęte od Żydówek są chrześcijanami. One się przechodziły i były chrzczone wodą, tak? Czyli musiały się zgodzić na chrzest wodą i nie było obrzezania. W związku z tym też, dobrze Pan wspomniał tą postać leszczyńską, prawda? Bo w tym panteonie leszczyńskich, ale ja nie chciałem tak bardzo epatować. Tu się po prostu zbiegły dwie postaci, które były tak naprawdę męczennicami, można powiedzieć. Kraszewski tu w środku napisał taką postać, Jan Józef Kraszewski, taką książkę, to jest też bardzo ciekawe, bo on napisał około chyba kilkaset książek, a ostatnią, czy jedną z ostatnich dwóch poświęcił Marii Leszczyńskiej, jak go już zwolnili z więzienia, bo był w obozie za niby szpiegostwo na rzecz Francji i był w Monte Carlo i tam napisał książkę ostatnią, Męczennica na tronie. I ona była poświęcona Marii Leszczyńskiej, tu jest fragment tej, spory fragment tej książki Kraszewskiego, który bardziej szczegółowo, dokładnie opisuje. Jest też list, jaki Stanisław Leszczyński wysłał córce, jak wychodziła za mąż, tu jest też, słuchajcie, i to bym może na zakończenie, chyba że jest jeszcze jakieś pytanie. Ja o Leszczyński. Tak, bardzo proszę. W mojej encyklopedii jest hasło Katarzyna Leszczyńska. I tak. Jest ten rok urodzenia 1767. Być może. I to jest ta sama osoba. Dlaczego ma imię Katarzyna? Maria, czy ona miała, słuchajcie, Maria, bo ją miała na drugie na pewno Karolina. Ale ona miała sześć imion.
Wtedy było około 6 imion. Na pewno mogła mieć Katarzyna. Było 6 imion. Maria Klementyna też miała 6 imion. Wtedy było w takiej królewskiej drodze. Ale ma pani dużo racji, ponieważ generalnie nie wolno było używać słowa Maria w tym czasie. Było zabronione przez papieża. Czyli jako mogło być jako drugie. Natomiast ten szyk potem poprzestawiano. I dlatego prawidłowo było pewnie Klementyna Maria. Tak samo jak Karolina Maria, ale z biegiem czasu po prostu Maria sprawdza. Być może, bo Katarzyną była matka. Matka była Katarzyną z tego pierwszego imienia, Opalińska. Ale o niej nie mam hasła, o matce. Właśnie mam o tej córce. Pewnie jest ta sama postać. Pewnie jest ta sama postać. Ktoś jeszcze nie wiem. Po śmierci biskupa Stanisława na Skałce w Krakowie. Tak? Po śmierci biskupa Stanisława na Skałce w Krakowie, tam jakaś chyba klątwa była, że żaden Stanisław nie będzie pochowany na Skałce, tak? No była taka klątwa, to znaczy wtedy to się nazywało ekskomunika. Taka ekskomunika i rzeczywiście Stanisław II, ma pan, Stanisław I Poniatowski nie jest pochowany, ma pan rację, najpierw był w Wołczynie, a następnie jest u świętego Jana w Warszawie, tak? Tam są jego zwłoki. Natomiast Stanisław Leszczyński, ma pan rację, czy taka klątwa dokładnie była, troszeczkę w dół jeszcze, czyli do góry, tak, jeszcze, o dobrze teraz. Drogi pan, jak pan ma na imię? Jan. Panie Janie. No, klątwa była, natomiast tam jest taka historia. W ogóle wiele klątw było na królów Polski, natomiast Stanisław był biskupem i on nie powinien wtedy nadać klątwy. Prymasem był wtedy Bogumił. Jak tu niedaleko jeździcie do tego Uniejowa, to ten prymas później zrezygnował ze funkcji i się umartwiał. On powinien wydać klątwę lub zaprzeczenie, już nie był w stanie. Po prostu Stanisław przekroczył swoje troszeczkę uprawnienia, ale, no, ale zrobił to, tak? Nie będziemy teraz oceniać tej sytuacji. Natomiast czy była klątwa w drugą stronę, tak jak pan mówi, no coś w tym może być, prawda? Natomiast jest relikwiarz, jak będziecie, relikwiarz króla Stanisława Leszczyńskiego. Relikwiarz, ponieważ jak jechał Michał Sokolnicki, to jest długa historia, to są Napoleona, to zażądał wydania zwłok. No chciał zabrać zwłoki do Polski, bo on miał z Drezna transportować zwłoki tego Józefa Poniatowskiego, który jest pochowany, który jest tam na tym pomniku przed pałacem Koniec Polski, bo to Koniec Polski zbudowali. Natomiast on chciał zabrać. Nie wydali mu, ale powiedzieli, wydamy kawałek palca, szczęki i coś tam jeszcze. Przepraszam, jest chyba w muzeum. Nie, relikwiarz jest na pewno w kryptach. W kryptach, proszę sprawdzić, kryptach. On był tam przemieszczany, w ogóle była afera przed wojną, bo on w ogóle był położony, to jest bardzo ciekawa historia, u świętej Katarzyny w Petersburgu i leżał na trumnie Stanisława Poniatowskiego. I potem on trafił z tą trumną, Stanisław trafił do Wołczyna, a ten relikwiarz trafił do Warszawy i był w szafie przetrzymywany. Jak dziennikarze to wykryli, no to musieli zrobić taki pochówek uroczysty na Wawelu. Tam jest taka cała historia do czasów Piłsudskiego i trafia w tym momencie dopiero ten relikwiarz. Bardzo złoty, on teraz taki nie jest, ale są zdjęcia jego. Przepiękny ten taki barokowy relikwiarz, taka mała trumienka. Jest na Wawelu Stanisława. To jeszcze pytanie, słuchajcie, bo już musimy kończyć. Nie ma pytań? Kiedy pan obieca nam spotkanie? Słuchajcie, to od was zależy. Kochani, ja bym proponował, jeżeli, tak. Bo to musicie przetrawić. Ja proponuję, żebyście wy, tak, za pośrednictwem pana Bogdana Hęsego, dojrzewali. Z monarchią i w ogóle z królewszczyzną to jest długa historia i powolna. Więc ja proponuję raz na... moja mama zawsze tak mówiła, żyje, nie jest świętej Pani Broń Boże, moja mama żyje, Krystyna, i mówi tak, dziecko, rzadko bywaj, gdzie cię radzi widzą. Tak mówi moja mama, czyli rzadko bywaj, gdzie cię radzi widzą. Tam, gdzie, czyli nie za często bywaj. A tam, gdzie cię nie radzi widzą, to w ogóle nie bywaj, tak? Czyli po prostu... Tak, dlatego. Tak, można kupić. Mam kilka książek. Dobrze. Słuchajcie, tu przez pana Bogdana, o Marii Leszczyńskiej. Zwróciliście mi tą Klementynię, bo to jest. Gdzieś tutaj nie, pewnie. Nie, to jest. No, dobra. Słuchajcie, a tą można nabyć. Mam kilka egzemplarzy, chyba 5 czy 6, no niestety nie mam więcej. 50 zł. Także to jest takie wydanie królewskie. Safian z Włoch sprowadzany. To z moją żoną wydaliśmy. Moja żona jest z domu też Leszczyńska. Niektórzy nawet mówią, że ja mam, jak był ślub mój cywilny w Jaworznie, to było tak, że
pani w pewnym momencie mówi, a dzieci z tego małżeństwa będą nosiły nazwisko męża. Ja w tym momencie wypaliłem, miałem 23 lata, mówię, niekoniecznie, mogą mieć żony. I ta pani przerwała ceremonię i mówi, zaraz, zaraz, to musimy teraz sprostować. To tak czy tak? A ja mówię, ale to nie ma znaczenia, bo są, zaczęła się śmiać dopiero. W tym przypadku tak. Także ja niektórzy mówią, że ja noszę nazwisko żony, ja mówię, dobrze, może być nazwisko żony, to żona moje nazwisko może nosić, tak? Po prostu myśmy się tak dobrali. To są Łęczycy leszczyńscy, czyli moja żona pochodzi tutaj Piątek, Łęczyca, to okolice Ozorków, tutaj są ci leszczyńscy, a moi leszczyńscy to Żarki, Częstochowa, czyli tu nie ma takiego prostego powinowactwa, kuzynostwa, tylko jest bardzo dalekie, bo dopiero gdzieś tam pewnie w 5, 6 linii. Pamiętajcie, że w genealogii my wszyscy tu jak jeden spotykamy się gdzieś w 13 linii. Wszyscy jesteśmy z powinowceni, 13 linii, wszyscy. Więc nie ma tu już nawet co szperać, bo jak pójdziecie, pomyślcie logicznie, 2, 4, 8, 16, 32, 64 i dochodzicie nagle 30 milionów, tak? No to znaczy wszyscy, tak? 40. Także jest moment, w którym nie ma co już szukać, wszyscy jesteśmy, dlatego się mówi, rodzina, ród, naród, tak? Bo jesteśmy skoligaceni. Więc ja tam z panią jestem skoligacony tam w którymś pokoleniu i nie ma się co upierać, bo to jest matematyka, tak? Także dlatego jakbyśmy mówili, wszyscy jesteśmy braćmi, tak? I wszyscy jesteśmy na świecie nawet, na ziemi w jakimś sensie. Natomiast rodzina potrafi, ród i naród się troszeczkę czymś wyszczególniać. Dzisiaj jest opatrznościowa data z tym Mancinim, który powiedział, ja wybrałam sobie naród polski, Polaków. Czyli skoro Matka Boża uznaje narody, no to coś w tym musi być. Ja nie tu przyznam jako człowiek, który was jakby chciał tutaj naprowadzać, może bardziej wy byście, dlatego chciałem, żeby... Ja myślę, że powinniśmy się spotykać w formule troszkę innej, jaśnie wielmożnej. I tytułujcie się i szanujcie się. Jaśnie wielmożny, kto to jest jaśnie wielmożny? Zidentyfikujmy te dwa słowa. Jaśnie, kto to jest jaśnie? Który ma trzeźwy umysł, tak? Jaśnie, jaśnie. A wielmożny? Wiele może. Wiele może pani? No tak. Wielmożny. Więc każdy, kto coś może, dlatego, a jest oświecona? A jest oświecona? Jak ja tytułuję ludzi, to mi się obrażają. Mówią, to nie była tytulatura, bo jest szanowny pan. To jest dobra, bo szanujemy. Jak kogoś tak widzę, że to ja mu mówię, szanowny pan, panią, jak to zostało, prawda? Natomiast jeżeli ktoś coś może, to dowartościujcie go. A potem jest jeszcze końcówka. Na przykład jaśnie wielmożny prezes. Albo jaśnie wielmożny król. Niczym się nie różniliśmy. Albo jaśnie wielmożny... No nie wiem, ktoś to podaje jedzenie, stolnik czy podstoli, tak? I dajcie te imiona, te nazwy, ponieważ u nas zatrzymaliśmy na etapie, znaczy myśmy na szczęście nie zgubili tych jeszcze tytułatury szanowny pan, szanowna pani, czy pan, pani, nie straciliśmy, ale to się bardzo zdewaluowało. Jeżeli ktoś jest wyżej, to nie mówcie mu pani prezes, tylko jaśnie wielmożna, bo wielmożna pani prezes. Po prostu, pani jest jaśnie wielmożny heraldyk nadworny, tak? Heraldyk, bo zna heraldykę, zna historię. Ja bym to z pani ma na imię? Danutę. Danutę. Była Danusia, prawda? Też kobieta, dziewczyna, tak? Danusia. I pewnie tych Danut było więcej. Po prostu musimy utytułować i nadawać zadania takim ludziom. Także... Od was zależy. Nie przechodźcie na ty. Rzecz... Jaśnie wielmożny się już nie mówi teraz. Ale to od was zależy. Ale to on nie mógł. Drodzy Państwo, ja was namawiam, ale nie nakazuję. Ja was najlepiej jak pojawia się zwyczaj, a ze zwyczaju wyłania się prawo. Myślimy, jeszcze raz powtórzę. Najlepiej jak pojawia się zwyczaj, a dopiero ze zwyczaju wyjawia się prawo. Najgorzej jak u nas nam stanowią prawo bez zwyczaju. Kiedyś się mówiło prawo zwyczajowe. My mieliśmy swój rytm, mieliśmy swój zwyczaj i to prawo to było naszym zwyczajem. Tak? Nawet się mówiło, jakim prawem pan to robi? Prawem zwyczaju. Jak są sędziowie uczeni na uczelniach, jak mu brakuje prawy, to mówią, kieruj się prawem zwyczajowym. Czyli ja wam mówię, jeżeli wytworzymy sobie zwyczaj szanowania jeden drugiego, jaśnie wielmoży panie Janie, wy powiedzieli, jaśnie wielmoży panie Wojciechu, jaśnie wielmożny panie Bogdanie. Zobaczcie, jakie mamy piękne imiona. Też. Ja bym chciał, żebyście się na końcu przedstawili tylko imionami. Zobaczycie, jakie macie piękne imiona. Imię pani, jakby poznał. Marianna. Zobaczcie, Marianna, bo kiedyś nie wolno było Maria, no to dodawano Marianna. Teresa. Teresa właśnie. Marianna. Marianna. Janina. Janina.
Jadwiga. Jadwiga. Wanda. Mówię, Jadwiga królewska, prawda? Królewskie imię. Wanda. Wanda to nie chciała Niemca. Małgorzata, też królewskie imię. Jadwiga. Jadwiga, królewskie. Teresa. Teresa, królewskie. Teresa. Tam była też Teresa Sobieski, o teraz już przypomniałem jeszcze. Teresa. Tam? Anna. Anna, królewskie. Królewskie. Anna. Jak? Że, że? Joanna. Królewskie. Joanna Dara. Joanna Dara. Jak? Izabela. Też królewskie. Izabela. Renato, piękne. Danuta, piękne. I gdzie się potem stały? Pani. A ty, ja Teresa. Ja siebie. Ja? Pana. Krystyna, tak jak moja mama, Maria. Krystyna Szwedzka, pamiętacie? Pamiętajcie Krystynę Szwedzką. Krystyna Szwedzka potrafiła... Teraz pójdziemy dalej. Krystyna Szwedzka, następny wykład wam mogę zrobić, ona potrafiła zrezygnować z tronu, a nie pozbyć się wiary w Szwecji. Ona nie wyrzucili ją. Idziemy dalej. Urszula, pięknie. Ewa, pięknie. Kazimiera. Emilia. Emilia, no pięknie. Jest taka odpowiedź, Emilia. Na nasze zasady. Proszę zwrócić uwagę, jakie powinniśmy zasady z kamienicy. Pięknie, pięknie. Kochani, szanujcie się, miłujcie się. Miłość i pokój, tak? Z tego tutaj od Benedykta. Jeżeli się szanujecie, tytułujecie też, jeżeli ktoś wyrasta ponad przeciętność, to nie zbijajcie go z pantałyku, tylko go dowartościujcie, albo go napomnijcie, że nie jest megalomanem czy zarozumialcem. Po prostu musicie jeden drugiego szanować, pamiętać o przeszłości naszej i tak jak powiedziałem, może za miesiąc, za dwa, za trzy pojawię się, drodzy Państwo, i tyle. A jak ktoś chce książkę z autografem, jestem do dyspozycji. Ja tego chcę. Ja chcę, będę miała, jak to będzie można wypożyczyć. Tak, tak. Może nie szalejcie. No, kilka jest egzemplarzy. Jeden dostał dzisiaj biskup, także dostał jeden książkę o Marii Leszczyńskiej. Wprawdzie biskupem nie jestem, ale jaśnie wiem, można. No, to ja tak zatytułuję. Tak, bo Marii, ja powiem na zakończenie, bo nie mówiłem nic na początek, bo pięknie mówiła. Teresa, Jaśnie Wielmożny. I chciałbym podziękować Jaśnie Wielmożny Teresie, że zaprosiła jego wysokość, króla Leszczyńskiego i prezesa jednocześnie fundacji Kłomodo. Imię króla Stanisława Leszczyńskiego. Ta fundacja, jak ktoś zetnie do internetu, bo Jaśnie Wielmożny patrzyła tam i mówi, oho, mówi. Bardzo piękna to jest strona. Bardzo dużo materiału. Nie do przerobienia w ciągu jednej nocy, ale przez rok można tam. Właśnie tych rzeczy historycznych można tam kopać i się pięknie nasycić mądrością. Na Kwomodo TV na YouTube będzie ta transmisja dzisiaj. Ja nie nadużywałem waszego wizerunku. Na Kwomodo TV. Proszę sobie jest? To dzisiaj, tak, na żywo. Już jest, już jest w tej chwili. Także można sobie Kwomodo TV. Można sobie na YouTube, tylko trzeba szukać. Kwomodo TV. Tak, ale ja chciałem. Kwomodo, podziękować. Podziękowałem, ale jednocześnie poinformować, że codziennie na mojej stronie Bogdan Hęcy na Facebooku o godzinie 6:54. Mam taką audycję, można powiedzieć. Rano? Tak. Maraton trzeźwości, 100 dni trzeźwości na stulecie niepodległości. Dzisiaj miałem tą radość, że oboje, ja się wiem, można obaj królem. Obaj, poprawiają! Poprawiają, dobrze. Ja to myślę kością. Mówiliśmy i pięknie tam, no może się dzisiaj zobaczyć, bo to jest nagranie, to w każdej chwili można zobaczyć. Jak mówiliśmy o trzeźwości obydwoje, to jest też się wirusem, takie piękne, tak. I codziennie do 11 listopada będzie to nagrywane. A Jaśnie Wielmożny Król Wojciech będzie mówił raz w czwartek. O ile mnie nie przegonią z Torunia. Przypuszczam, że słuchajcie, nie jest tak łatwo dzisiaj odskrzesić królestwo, ja wam powiem, jak już tak mnie demaskujecie. Powiem wam, że to jest bardzo trudne. Dobrze, że jest taka osoba jak pani i tak dalej, inne, które znają historię, mogą coś nawet skorygować. I ja bym proponował, żebyście się zbierali też w formule takiej sejmikowej. Ponieważ dzisiaj mamy rządy, zauważyliście, nie chciałem krytykować obecnej władzy, mimo że ona jest nam bardzo odległa, ale nie tak bardzo, jakby wam się też wydawało. Ponieważ myśmy żyli w demokracji szlacheckiej. Czyli to była demokracja polegająca nie na partiach politycznych, to jest tylko bardzo mała różnica, taka minimalna, tak znacząca.
czyli na demokracji polegającej na sejmikach różnych szczebli, ziemskich, powiatowych, prowincjonalnych, wojewódzkich, sejm walny. I mieliśmy króla zamiast Trybunału Konstytucyjnego, czyli niewielka różnica, a jest to Rzeczpospolita Królewska, tak? Dzisiaj taką nieformalną rolę, bo czym jesteśmy ci, jakim jesteśmy ci ustrojem? Kto mi potrafi zdefiniować? Bo ja wiem, jakim jesteśmy, ale na pewno powiecie, że nie, jesteśmy monarchią dzisiaj, tylko naszym monarchą jest Jarosław Kaczyński, nieformalny król, bądź uzurpator, tak? Bo wszyscy do niego, no pomyślcie logicznie, tak jest, bo jest rząd i on jest nie wynika to z konstytucji tej ichniej. W związku z tym tak nie powinno być. Jeżeli już, to niech oni sobie wypiszą konstytucję i niech ktoś odpowiada za to, tak? Nawet Kaczyński. To ja nie mam nic przeciwko. Natomiast niech to będzie formalnie. A nie, że konstytucja sobie, jakaś tam ichnia, tam 97, a układy są takie, że wszyscy wiedzą, że i tak do Kaczyńskiego trzeba przyjść. A kim on jest w konstytucji? No nikt, tam nie ma takiego zawodu, takiego... Po prostu to jest nie fair wobec Polaków, że wszyscy wiedzą, że rządzi szef partii, ale nie wpisali tego do konstytucji. Niech piszą, że władzę przyjmuje partia rządząca, a ich szef jest król. No niech tak piszą, tak? I wtedy mamy... A oni zrobili sobie, ciskają kicze z demokracji, a w sumie jest to pseudomonarchia, gdzie Kaczyński jest absolutną monarchą. Nigdy w Polsce król nie miał takich prerogatyw jak... Bo on się miał Radę Królewską, musiał się z Sejmem Walnym liczyć. W Polsce nie było królów takich absolutnych jak Ludwik XIV, który mówił, państwo to ja, tak? Więc dlatego mówię, musimy nad tym popracować i powiedzieć, po co nam wybory co 4 lata? Powiedzcie, my mamy demokrację, wiecie ile mamy demokracji przez 10 lat? To ja wam powiem ile macie. 4-5 dni. Jak są te wybory? Bo po wyborach nic nie macie do gadania, tak? Nie możecie odwołać, skontrolować, nic. Więc taką demokrację myśmy nigdy nie mieli. Myśmy mieli demokrację. My nie zmieniamy, tylko chcemy mieć demokrację królewską, a nie taką partię. Ale to już jest takie, troszkę powiedziałem teraz słowa takiej partii politycznej. Natomiast to jest kwestia niewielkich zmian, ale znaczących. Czyli nie powinno być partii politycznej, ma coś do powiedzenia w Toruniu. Powinna być Rada Miasta, ale Rada Miasta powinna być kontrolowana przez kogo? Przez sejmik toruński, sejmik grodzki, tu toruński, gdzie każdy może przyjść, powiedzieć, ten radny z mojej dzielnicy się nie spisuje. I po roku, zawsze co rok jest kwitowanie i jeżeli jest kwitowane, to pełni dalej, jeżeli nie, to go odwołujemy. Proste jak drut. Tylko pytam się, macie tu sejmik w Toruniu? No nie, no ale wojewódzki. Wojewódzki macie. Wojewódzki macie, zgadzam się, ale wojewódzki powinno być tak samo na całe województwo. Ja powiedziałem o Toruniu jako mieście, a teraz możemy mówić o województwie. W województwie są sejmiki wojewódzkie rzeczywiście, podzielone na kilka sejmików prowincjonalnych. Myśmy tak byli zarządzani i te sejmiki pilnują tych z kolei, którzy są w sejmiku, gdzie oni są radni nazywani, a to powinni być posłowie, czyli tak, i powinni być przedstawiciele na przykład sejmiku toruńskiego. I nie trzeba ich dodatkowo wybierać, bo jak jest w toruńskim sejmiku, to jeden z nich powinien być w sejmiku na przykład wojewódzkim. To jest oszczędne i jakie to proste jest wszystko, tak? Tylko to jest kwestia polityki, musicie też być... No słuchajcie, jeżeli wy jako kobiety, mam takie wrażenie, bo przecież to jest opatrzność dzisiaj, tak? Ani wy nie wybraliście, jak Pan Jezus powiedział, to nie wyście mi wybrali, ale ja was wybrałem. No. Ja też bym tak mógł powiedzieć megalomańsko, to nie wyście mnie tu zaprosili, to ja was zaprosiłem, ale to nie o to chodzi. Po prostu jest ten zestaw wasz tutaj i macie potężną władzę, musicie w to uwierzyć, w rodzinach, w otoczeniu, jaśnie wiem, można tutaj, szanujcie ją, proszę was, bo to jest osoba odważna, która pozwoliła mi kilka rzeczy powiedzieć, bo mogło być weto, władza powiedzieć, co nam to pan robi, porządki, panie Leszczyński, przecież my tu mamy tutaj swoje porządki. Nie będzie. Tak, po prostu, natomiast ja mówię, tu nie chodzi o to, król musi mieć kogo? Musi mieć poddanych, tak? Musi mieć dobrze rządzone miasta. No, co on zrobi, jak on ma? Więc dlatego mówię, w takim systemie, jaki jest dzisiaj, jest to nie do przyjęcia. To nie jest przygotowane państwo na królestwo. Musimy mieć, owszem, musimy mieć w głowach to, natomiast musimy się samorządzić. Musi być samorząd w Toruniu i tak dalej. Dużo musi od was zależeć. Nie, żebyście rewolucję robili, broń Boże, nie namawiam do rewolucji. Jeżeli już tak zgryźcie zęby jak Maria Klementyna i przetrzymajcie to. Natomiast trzeba napominać i prosić, powiedzieć, słuchajcie, nie byłoby lepiej, jakby to sejmik tutaj był, grodzki, sejmik, a zamiast tych wyborów, jawne głosowania, żadnych tajnych, bo jak można komuś udzielić pełnomocnictwo tajnie? Ja wiem, że są też wady jawnego, ja to rozumiem, że się boją, ja to rozumiem, ale po prostu musimy się nauczyć pewnej jawności życia, że się tego nie nauczymy, owszem, na początku będą z tego reperkusje, ale tak, zobaczcie, jak się Maria Klementyna poświęciła, przecież ona mogła sobie tej oławie żyć, najbogatsza kobieta, po co jej były te męki? To samo Maria Leszczyńska w jakimś momencie, wyjdę się wycofać, a ona ojca wysyła potem w 1933 roku, a ojciec mówi,
Stanisław, ty mnie wysyłasz, córko, do Polski, nałożysz mi koronę cierniową. Przecież wiesz, że Polacy mnie wybiorą, ale oni mnie, Rosjanie... W 1933 roku Stanisław wraca do Polski, wybierają go na króla drugi raz. Drugi raz, elekcja, to jest ewenement światowy. I go przeganiają, Rosja wypowiada wojnę i przegoniony jest z Polski, wraca z powrotem do Francji. Wtedy Lotaryngia i Bar, ja to się śmieję, że to jest Polski, należy Lotaryngia i Bar, czyli... Drodzy Państwo, nie ma tego złego, co by... Zawsze wszystkie nieszczęścia traktujcie jako wolę Bożą. I to zawsze wychodzi na dobre. Jeszcze nie zdarzyło mi się, żeby coś, co było nieszczęściem, a przecież różne są sytuacje w rodzinie, domyślacie się, ja tu nie jestem jakimś wyjątkiem, że po prostu zawsze w dłuższej perspektywie człowiek jest bogobojny i uznaje tą wolę Bożą. Nieszczęścia, śmierci, choroby, no różne, najgorsze sytuacje, to idzie zawsze na dobre. Tak? Pan Bóg ma swoje plany, mamy swoje plany. Jeżeli człowiek jest bogobojny, jeżeli ufa i my w tej chwili, od nas zależy los świata, wydaje mi się. Tak. Gwarantuję Wam i to jest w ramach tej takiej mojej krucjaty, którą robię po Polsce. Nie ukrywam, że chciałbym zrobić w przyszłym roku konferencję pokojową, która by w końcu zakończyła II wojnę światową, bo my nie mamy zakończonej II wojny światowej. Tak? My nie mamy granic, my nie mamy monety, my nie mamy nic, prawda? Ta władza demaskuje się, że chyba musi być okupacyjna, skoro nie chce traktatu pokojowego. Bo nie roszczenia. Co mi po roszczeniach, jak ja nie mam działki zaznaczonej? Ja chcę wiedzieć, na czym stoję, tak? Więc musimy jako Polacy domagać pokoju. My chcemy żyć w pokoju. Polska się zawsze bogaciła w pokoju. Myśmy nie chcieli żadnych wojen. Tu w Toruniu, pamiętacie, była po wojnie 13-letniej, był pokój toruński. Pokój toruński. To jest miasto pokoju. Więc ja to wytypowałem palcem na Gdańsk Oliwę, bo był pokój oliwski, pamiętacie, ze Szwedami, ale był też pokój toruński. I wylobujcie, że pokój tu ma być może zawarty pokój z Niemcami, albo w Oliwie, także po prostu lobujcie, proście, żeby władza ta lokalna być, a co z pokojem? Bo oni nam wszystko, 500+, 600+, ale za chwilę to może być 500+ dla islamistów, może być dla Ukraińców. My chcemy pokoju po prostu. Tego po drugiej, żeby wiedzieć, na czym stoimy. Będziemy się zastanawiać właśnie, co robić. Ja już za dużo powiedziałem. Dla Was pytam, za Waszą obecność dziękuję wszystkim. Rozsyłam Was jak po mszy. Idźcie do rodzin, żyjcie w pokoju.